Witam wszystkich w kolejnym odcinku z tej strony Krzaku Gra. A dzisiejszy odcinek po raz kolejny z zombiaczkami. Bardzo wkręciła mi się ta gra, nawet tego nie wiecie. I dlatego grałem chwilę bez was, dlatego pierwsze minutki poświęcimy szybko, żeby wam powiedzieć, co się zmieniło. Niedużo się zmieniło, ale mamy nowych towarzyszy. Dwie osoby. Spotkaliśmy się po raz kolejny z wojskiem. Aha, tak. Construction Project. Co zrobiliśmy? Ulepszyliśmy warsztat? Nie, możemy ulepszyć, ponieważ zbieraliśmy troszeczkę zasobów. Wieża. Ulepszamy wieżę strzelecką, lecz potrzebujemy copper pipe. Ulepszyliśmy łóżko, czyli możemy więcej osób tutaj pomieścić. Medycyna bez zmian. Ugotowaliśmy sobie wcześniej bardzo duży posiłek, mniejszy posiłek, dlatego teraz weźmiemy sobie snaki albo kawę. Snaki. 4 minutki będziemy mieli snaki. Łóżko, radio bez zmian, outpost są zabezpieczone. Mapka. O Jezu, ile rzeczy mamy. Tu widzicie, outposty nam się zrobiły. Mamy tutaj infestation, czyli plagę zombie. Wcześniej mieliśmy 2-3, pomagaliśmy innym członkom tutaj społeczeństwa i było dobre. O, tu samochód jakiś zostawiliśmy z towarem. I po raz kolejny ta ekipa prosi o pomoc w czyszczeniu, czyli pewnie do tego to nam Sam Hoffman. Zobaczyć, co u Sama. Co Sam tam robi? Tu mamy Besaid, czyli ktoś ratunku potrzebuje. Tutaj znajdziemy tą pipe, czyli rurkę. Czyli pójdziemy ratować gościa. Po rureczkę. Obczyścimy razem z nimi plagę zombie. Na końcu podciśniemy do Sama. Tu cały czas Ed już jest wyleczony. Doktorek przyjechał w końcu i Ed jest wyleczony. Ale cały czas musimy iść do braci Wilkerson, ponieważ zapytać się about the raids, czyli takie kradzieże trochę się dzieją. No i dostaliśmy, tu mamy sygnał. Ten sygnał, który mieliśmy wcześniej tu u góry, ale tam nie dojechaliśmy, więc pojawił się nowy sygnał i też go musimy zrobić. To jest, wydaje mi się, że zrzut armii, jakieś fajne rzeczy mogą być. Oraz odezwała nam się tu pani sędzia, Judge Dalton. I też prosi o spotkanie, żebyśmy przyjechali. Dlatego się bierzemy szybko do pracy. Ratujemy tego gościa. Kim tutaj pójdziemy? Markusem możemy, jak najbardziej. Markus też już trochę skillowy się robi. Posiadam power kicka, było rage. Zresztą pokażę wam podczas akcji. Tak więc śmigamy szybko uratować tam gościa. Jack, do you copy? I'll check this out next. The sooner the better. No i śmigamy. Tu jest dużo do roboty, naprawdę, uwierzcie mi. Tu mógłby grać, siedzieć i cały czas byłoby zajęcie. Nikt by się nie nudził, ponieważ jest tego dużo. Nowy zombiaczek nam się pojawił w okolicy. Big Un. Największy to jest kozak w tej grze. Jednego zabiliśmy, ale gdzieś jeszcze jest tutaj drugi lata, dlatego trzeba uważać. Bo gościu jest poważnym zawodnikiem. No i dobra. No widzicie, strzały już są dość mocne. I teraz wam pokażę nowy trik. Wow, wrestling! Tamtego wypieprzyło zombiaka. Wow, jaki obrocik fajny zrobiłem. To też najnowsze było, tego jeszcze nie próbowałem. O, zobaczcie, jaki piękny obrót. Dobra, co wy chcecie? That's not good. Barykada i zombiaczki zabijanie. No dobra, niech będzie. Coś tutaj macie pomocnego. To w razie większych stworzeń, czyli typu Big Un, to trzeba konkretnie tutaj mieć pałę. Zamknijmy może drzwi. Pomóżmy im się zbroić. Ale my i tak szybko wyjdziemy na dwór, będziemy ich na dworze rozwalać. Mamy jakieś okna? Nie ma. Patrz, zrobiła tylko jedną stronę, a my walimy w szybę, no tak. Ach, ta fizyka, ach, ta gra. Obił. Trzeba. Wolnie.
Mamy pierwszą ekipę. Siedź tutaj. Tym walnięciem potrafimy więcej niż jedną osobę uderzyć, no ale tu nie mamy możliwości się tym pochwalić póki co. Kumbiak im wszedł do środka, ale żyją. Dobra, dawać następny. Tam z ulicy biegną, okej. Szybko, szybko, nie mam czasu. No ich tu sporo jest, więc weźmy przekąskę. Jak widzicie, nie ma najmniejszego problemu. O, ktoś tu pomocy potrzebuje. Co tu się dzieje? No i pięknie. Dobra, dawać następnych szybciutko. Widzicie, ile mam życia i ile mam staminy? To przez ten wielki, jeden duży posiłek, który zrobiłem. Ile wcześniej. I dobra, czekamy, dawać tutaj. Jedno okno niezabarykadowane i pootwierane. Nie dziwne, że zombiaki wchodzą. Już nie macie problemy. Tu jeszcze nie ma za dużego rasta, czyli że nam ufają. Ale myślę, że to się na pewno poprawi zaraz po tej akcji. Tylko nikt przyjść nie chce. No, się udało. I dostaliśmy jakieś zaufanie. 20 do zaufania. 25 influence, 10 community morale i reputation improved. I od nich pojedynczo po 31 dodatkowo, czyli warto się tutaj w ten sposób bawić. Dobra, my Państwu dziękujemy, byśmy coś może jakoś apteczkę od Was zjedli, jak macie. Nie macie. Dobra. Uuu, broń mamy zepsutą. To weźmiemy, to chociaż 137, szkoda mi tak dużo brać. Czy my ją naprawić możemy? Możemy. Chcielibyśmy wrócić do domu, tam możemy ją naprawić. No dobra, myślałem, że oni będą nam pomocni na tyle, że z nami gdzieś pójdą, no ale tu sami przeszukamy, weźmiemy sobie tą rurkę. Tu już wcześniej byliśmy, więc tu puste jest, to będziemy mieli tylko i wyłącznie rurkę, tak mi się wydaje. O, niedobrze. O, widzicie, biegun jest. Ja stąd uciekam, bo nie mam szans tutaj jeden na jeden z nim. Pokażę wam tylko samochodem, że na niego nawet samochód słabo działa. Jesteś maleńki. Zniknął. No zniknął, ale ich za dużo jest. Broń mi się zaraz rozwali i nie będę miał co zrobić. Zobaczcie tego zombiaka, jak sobie wali w łeb. Tak sobie poradzimy i weźmiemy. Musimy to przeszukać. A, tam poszedł, zobaczcie tego kozaka. On szarżuje. Szybciej samochód rozwalimy, zanim go zabijemy. Zobaczcie, już dwa strzały i trzeci już samochód będzie płonął. O, już pierwsze płomienie. Te
Udało mi się go zabić, ale mają. Ona ma potężną, ciężką broń. Więc tu nie było problemu. Już felgi popsute. O, zobaczcie, tu jest kozak. Oj, nie. Nie mam szans, ja uciekam tutaj. Nie tą postacią póki co. Jeszcze mamy uzbrojonego gościa. By się przydało wziąć jednak. No dobra, mam materiał, ale niestety nie miałem. Nie wiem, czy tą pipe znalazłem, czy nie. Niknęło mi to, więc. Może. Ja już pewnie zmęczony jestem i lekko pewnie ranny. Tak Big Un jest no dość kozaczny. Okay, I'm free and clear. See you soon. We'll crack open a cold one for you. Ale dobra, znaleźliśmy to, więc donieśliśmy, nie musimy wejść do góry. A nie, to Alan chce pogadać chyba, co? Nie. Maja chce iść na misję. Dobra, trzeba tu misje też nasze tu robić społeczne, ponieważ wtedy nasze postacie mają minusowe morale. A widać z Mają był problem. Wymieńmy sobie tego Blanta. Tego. Uleczmy się trochę. Jakąś morfinką. Podol też może to jest poważne, to... Tam rośnie te życie. Zmęczeni jeszcze na szczęście nie jesteśmy, ale po tej misji na pewno będziemy. Dobra. Możemy śmigać z Mają. Gdzie się Maja chcesz przejść? Aż tutaj. No dobra, no dziwne, bo to już jest zrobione tak naprawdę, no ale jak chcesz to... A my się tam przebiegniemy, wiecie? Ja potrenuję sobie bieganie, cardio. Wezmę sobie po prostu... trochę snaków. Do biegania i od razu sobie zróbmy te snaki, bo chcemy pewnie, tak. No i tu cały czas potrzebujemy tego, co to jest, co się dzieje. No dobra, ciśniemy na misję z Mają. No Maja to jest nasza żołnierka, to jest dobra postać. Ma już zwolnione tempo w strzelaniu, tak więc jest już dobra. Kozacka nawet rzekł. Plus jeszcze i z nią damy radę go zabić, tego wielkiego gościa. No na pewno hordę ściągniemy. Chociaż postaramy się, może nie. Będziemy tu sił marnować. Mają tu, nie wiesz. O, pięknie. Na miejscówka? Nie, do domu chcesz. Więc do domu teraz nie pójdziemy. Tylko tu musimy znaleźć ten Copper Five. Copper Pipe, nie Five. Aha, póki co ta misja nam uciekła. To wszystko nam uciekło, bo trzeba wrócić do domu. Ale przy okazji sobie przeszukamy razem to. No i trening robimy. Trenujemy cardio. Do zawodów. Zostaw te zombie.
Tam jest uzbrojony zombiaczek, trochę ciężej go zabić. Ale oczywiście jest nawet u nas na strzała, łapiemy go i przerzucamy i heja. No zobaczcie, jaka furka fajna. Tutaj przyjdziemy z misją, bo tu jest misja, sąsiedzi będą chcieli to posprzątać, więc to zostawiamy. A i to drugie jest pięknie. I tu kolejny zombiak jakiś jest w krzakach, krzykacz, krzykacz jest w krzakach. Czekujemy szybciutko. No, maczetka jakaś. Tego tu idziemy. Idziemy szybko do góry i bierzemy tą rurkę i strażnica się ulepszy. Aha, i co bardzo ważne, dostaliśmy propozycję od Jacoba, brata Lily. To jest house clear. Wszędzie, co? Dostaliśmy propozycję od Jacoba, żeby się przeprowadzić do większego domu. I to jest też prawda, ponieważ jest już nas sporo. Nie no, to jest czysto, co jest? Nie podoba mi się to. Nie możemy tego znaleźć. No może sami to musimy zrobić, szkoda. Będziemy musieli się tu wrócić. Anyway, I wanted you to know that I understand your frustrations. Well, excuse me for being a little stressed out over the end of the world. You don't get special treatment just because you're pissed off. Maja, jesteś żołnierką, dajesz radę takie rzeczy. Thanks for the pep talk. A za co? Ktoś jeszcze chce tutaj pogadać ze mną, co? Ktoś jeszcze potrzebuje pomocy. Cardio. Ach, ach, ach. Aha, pokażę wam tych nowych... te nowe dwie osoby, bo sam jeszcze nie zerkałem, kto to jest. Nowych osób. Mamy tak. Karen. Alkoholiczka, studentka. Pije dużo. I... powoli rozwija przeszukiwanie. Słaba postać, ale jest przyjaciółką. Idziemy na misje takie, co możemy zginąć. I Brandon Raydon. Razem byli. Lubi grać w golfa, więc wierzyć lub nie wierzyć ma cardio. Leadership skill, czyli chciałby być przywódcą. Counseling experience. Czyli sprzedawał, biznesmenem w cudzysłowie, i sprzedawał ludziom po domach. Dobra, mało interesujące dwie osoby. No muszę to jeszcze raz znaleźć, powiem. Sam Hoffman, czy to nie jest? Teraz do niego pójdziemy, najpierw musimy przeszukać jeszcze raz niestety to miejsce. To chodzi. Albo źle przeszukałem. Czy to jest możliwe? So, you gonna go talk to Joe Wilkerson? Tak, pójdę do Wilkersona spokojnie. Sami pamiętacie, w jakimś wcześniejszym odcinku byłem u Wilkersonów po doktorka, w poprzednim odcinku bodajże. No i tam... O nie, to jest... Chcemy się mieszać w to, idziemy sobie. No spokojnie. Jesteśmy fighterem, ale jeszcze nie aż takim chyba. No chociaż one już do mnie biegną. Aha, teraz inny dom jest. Czy ten sam? Nie. No, a tu pojawiło się, zobaczcie. Wcześniej tego nie było. Tu to zróbmy, żeby ich tu nie zwabić. Nadal nic, dom pusty, okej. I teraz inną dostaliśmy propozycję. A pobiegnijmy sobie. Tam chyba ktoś się bije, czy nie? Zobaczcie, jak świruje zombiaczek.
Artillery spotted, czyli artyleria, wojsko jakieś. Dobra, zobaczmy co do tego sama, skoro jesteśmy blisko. Sam? What are you doing here? Looking for Andy Pims. Who's Andy Pims? Jaka Andy? Fuck, you're persistent. Andy's the guy who used to come into Pastor Will's soup kitchen all the time. Haven't seen him since this bullshit went down. Aha, czyli trzeba ratować jakiegoś tam znajomego. Damn, I'm tired. What? Tak, poszukamy go. Hey, that floats your boat. I'm not turning down free help. Old bastard's probably dead by now. But apparently I'm a sucker for winos with no teeth and bad gout. Because here I am looking for him. I got a few ideas. W takim szukaniu trzeba w takim domu wszystkie miejsca obczaić, wszystkie pokoje. Miejmy nadzieję, że będzie. Jednym. What, you think I wouldn't help my fellow man unless it was court ordered? I've been helping Pastor Will with charity shit for years. I'm sorry. I shouldn't have assumed. Nie przeszukujemy, bo nie ma czasu. Dobra. Jeszcze jedno pomieszczenie. A tego nam nie zabiło. Time to move on. Dobra, do następnego biegniemy. Anybody in here? Prosi by było, gdyby odpowiedział nam. No i szybko nam to idzie. No i to był Andy. You've got this place locked down. No i dobra. Things are starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. Do what you can. Boom. Jacyś przyjaciele potrzebują pomocy, tak? Tu jest armia i armia pomoże nam w fajnej misji. Musimy zanieść. No? Tak, musimy zanieść, bo znaleźliśmy, nie. Tu mamy ten sygnał. Tu mamy pomoc. O, kolejny raz tak daleko. Tu mamy sędzie, tu mamy pomoc. Tu mamy tych. No zobaczcie, ile tego jest. To nam zaraz zniknie. Po to musiał iść i wtedy do nich. Ale to już w następnym odcinku zrobimy. Teraz jeszcze szybko pomożmy naszym znajomym, ale najpierw do domu dojdźmy. Gdzie jest nasz dom? Outposty chcecie robić. Mamy tylko dwa. Zerknijmy na mapę. Tu by się nam przydało zrobić outpost. Byśmy rozszerzyli tutaj te nasze te pole spokoju. Jak będzie. Przykacza mamy, kurczę. Dobra, krzykacz odchodzi, tylko jeden do. Ale nie, zrezygnował. No, fajna maczetka po raz kolejny. I jest jedzonko. Możemy outpost zrobić. I teraz. Musimy przeszukać całą lokalizację, całe wszystkie pomieszczenia. I wtedy będziemy mogli zrobić outpost. Zobaczcie, fajne rzeczy. To trzeba szybko je wtedy ściągnąć. Jest i krzykacz. Nice. Nice, fajne rzeczy tu. Ciekawe, czy by się pojawiły od razu w schowku, jeżeli tu outpost. Wouldn't be a bad idea to set up here. No i sprawdźmy zaraz. Are you sure? Yeah, I'm pulling the trigger on this outpost. No nie, no wzięcia jest. Nie mamy to skrzynię tutaj. Przyjmijmy to, co nam potrzebne jest. Szybciutko. Zróbmy pułapkę na tym outpoście. Bierzemy. Trzy,
dwa, trzy, cztery. Idźmy. Tu nic. Pokój. To byśmy chcieli. Dobra, zrobimy tak. I don't have enough space for this. W ten sposób. Już i tak zmęczony, więc dawaj to. Jeszcze te dwie rzeczy wsadź sobie tu. Ja? Idziemy odnieść. Powrotem. No i teraz Maję weźmie do pomocy w oczyszczeniu plag zombie. Scratch that off the wish list. Właśnie mi tu zombiaczka ma. A oni stoją i się patrzą. Dobra, Maja, chodź tutaj. Maja jest zmęczona. Edziora nie chcemy, tych nie możemy. Ten jest na misji. Tu mamy koleżkę, który jest Horticulture. Mamy tą alkoholiczkę. Mamy tego gościa. Żaden tak naprawdę nie jest szałowy. Tate, idealista, dobry z roślinami. Go lepiej nie marnować na akcje żadne. Ona też jest z narzędziami dobra. Nie ma tylko przeszukiwanie. Lepiej jej nie rozwijać. Dobra, bierzemy tą. Ją możemy w razie co stracić. Ma patelnię. Dobra, miej sobie patelnię. Shotguna oddawaj. Musisz się bić. 3 i 3. Kolejne. Taki. Workshop możemy rozwijać. Ale to za chwilę. Dobra. Daj patelnią ich. To my musimy. Znajdź jeszcze flagę. Sąsiedzi, tu armia. Armię weźmiemy. Robimy. Ta misja. Chcą pomóc oczyścić, no ale tą postacią wolałbym nie. Też nie. Pojedź tutaj. Albo nie. To będzie w następnym. Coś delikatnego. To robimy. Czy... Ty tam przebiegniesz. Niedaleko. Ale też plagę będzie trzeba zabić, kurde. No trudno, jedynie już stracimy. Nic się wielkiego nie stanie. I tak nas jest dużo. A to Jacob jest, no proszę. Aha, w tym domu, okej. Dwóch krzykaczy jest, dobra, trzeba się tutaj skupić, żeby nie zepsuć tego. Yeah.
dobrze. Zamknij tego krzykacza. Patelnia, powiem wam, nie najgorsza jest, zobaczcie, chwila, moment i knockout. Zostaw go, sprzątaczko. Dobra, jeszcze... O nie, zombie alert, horda. Nie widzę żadnej hordy, okej. Dobra, jeszcze jeden krzykacz nam został. Ajajaj, nie dało się dowolnić. Japa, gościu! Dobra, jeszcze jakieś... drobnica nam została, ale daliśmy radę i to dziwo nawet całkiem. O, jeszcze jeden krzykacz! O, ile ich jest? Pięknie, udało się. Okej. Zobaczmy, co tutaj było w tym opuszczonym pomieszczeniu. To co to jest? Notatka? Przeczytaj. Projekt Palma's Face, I complete evaluation. Dobra, nie wiem. To by musiał sobie niestety w tłumaczu przetłumaczyć. Dobra, nie mamy już... jest nasz dom! Tam jest nasz dom. Biegniemy, ona swoje zrobiła. Ależ ty męczysz Lily o tych braci Jefferson, Wilkersonów. Maja jest smutna. Lost hope. Niedobrze, Maja musi mieć wysokie morale, bo jest dobrym zawodnikiem. Dobra, zrobię trzy przekąski. A kolejne przekąski są ważne w bieganiu. Mogę więcej tutaj wziąć. Ale już jest. Czyli pójdę do Mai pogadać. Maja, no. Tu jest wszystko. Maja, skarbie, gdzie jesteś? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć łóżek. Sześć łóżek mamy. Markus śpi. Mamy siódme lekarskie łóżko. Dziesiąte. A ja. Donate. Dobra. Zawodników. Ten chce szukać te mieszkania lepsze, popatrzeć sobie. A jedźmy, zobaczmy, jakie mieszkania mamy. I can do that. Cool. Let's head down towards Marshall. I think I know a place that might suit us. Or we can just drive around for a while and see what we see. Okej, okej, Jacob, spokojnie. Let's go. Poszukać nowych, fajnych miejsc. Do życia. Bierzemy szybko furę. O, to jest moc. O, ona tu aż chce jechać. No dobra. Pojedziemy w lewo. Nie będziemy na skróty jechać, bo nie chcemy tego samochodu zniszczyć. A zombiaczki musimy... A tu jest jakiś też dom blisko. Ale on chce zobaczyć tamten, więc jedźmy do tamtego. Pierwsza nasza wyprawa tak daleko.
Tu warto się było zatrzymać. Pewnie coś... Ojojoj. O nie, już dymimy. Dymimy już, panie. Jak ty je prowadzisz? Ale tu mamy nowy kurek. No, nawet lepsza. Nie, ta sama. Dobra. No, dzisiaj ten odcinek trochę dłuższy wyszedł, no ale mówię wam, w to można grać i grać. Tu punkt widokowy, dinozaury, park tych. Też można go obrobić ładnie i wejść na górę, zobaczyć co tu wokoło jest. To wszelkiego rodzaju takie billboardy, wieże ciśnień, wieże antenowe. To wszystko daje nam możliwość zobaczenia co jest wokoło. I oczywiście przeprowadzimy się w te miejsce gdzieś, gdzie tam jedziemy, do tego miasteczka, lecz najpierw skupmy się, żeby zamknąć tę naszą mieścinę, tą początkową, przy kościele. Dlatego też rozbudowujemy cały czas ten kościół. Na pewno ludzi trzeba mieć fajnych, którzy mają jakieś zdolności, dlatego ją byśmy musieli chyba poświęcić swego czasu, żeby zrobiła nam miejsce na jakieś lepsze osoby, ponieważ ona żadnych tam umiejętności nie ma świetnych, no chociaż poradziła sobie o dziwo z tą patelnią. Dość szybko po tych strzałach rezygnowały zombiaczki i się kładły na ziemię. Dobra, mapka, gdzie ty chcesz jechać? Wjechać tu przez jedno miasto i przyjechać tu. Dobra, wjedziemy, tak? Jedziemy miasto. Bo droga zablokowana. To jest. Man, he blew up. We had a huge fight. Didn't talk for years after that. Nawet nie słucham, co oni tam rozmawiają między sobą. Stacja benzynowa. Jakieś jedzenie mogło być. Jakieś zapasy. Tu jest stadion. Tam się pali coś w ogóle, zobaczcie. O, tak się dzieje. O, żółta ciężarówka, fajna. Tu była wojskowa kwatera jakaś. O, ale wejść się nie da tam. Nie. Weźmiemy sobie radiowóz, ponieważ słyszałem, że on jest najlepszy, najszybszy, najzrywniejszy i najbardziej wytrzymały. No i trust lost, no reckless driving. O. No tu była placówka armii. No szkoda, że tam nie można wejść. Pewnie jakieś rzeczy na pewno po sobie. O jest i Big Moon. Skurczybyk jeden. Kolejny jakiś zombiaczek lepszy. Można było jakoś włączyć syrenę. O jak? Dobra, nieważne, ale... Można na pewno. Tu będzie nasza sędzina. Jak zrobimy tą misję, to tutaj przylecimy do naszej sędziny. Widać, zobaczcie, jak sobie ładnie się tutaj zrobili, ale to chwilę później. Kolejna żółta, fajna ciężarówka. Znaczy van, nie ciężar... Nie, van, nie. Pick-up. O, a tu mamy tą miejscówkę, którą chce zobaczyć nasz koleżka. To pójdźmy tu. Prawdziwy dom. You seem awfully excited about this place. No w końcu Jacob miałby domek na drzewie. To na pewno. Lived in this house. And I was so jealous. I always wanted to live here. Well then, let's take a look inside. Co my tu mamy? Jesus! Who's... I can't
See? Paul. Help me. Paul się chyba zmienia. O, Paul się zmienił. What the hell was that? I don't know. That didn't look like any disease I've ever seen. Dobra, nie panikuj. Co my tu mamy? Potrzeba co najmniej 8 osób i 30 materiału, żeby mieć tą miejscówkę. No zobaczcie, trochę burdelik tu jest, ale mamy duże pomieszczenie, mamy kuchnię, tu coś pomieszczenie, tu mamy jakiś pokój. Tu będzie do spania. Mamy łazienkę i kuchnię. Naciskając Ctrl, musimy. Aha, zapomniałem, że tu mamy dwa bonusy do odebrania, ale to w następnym. Chodzi. A teraz zmykamy do kolejnej lokacji, którą chcę tutaj kupić. Patelnia rządzi. Idziemy dalej. Regroup at the warehouse. Jedziemy do jakiegoś magazynu. Amunicja. Tu musimy wejść, żeby mieć lepsze bronie dla naszej Mai. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Trochę naboi, jedna strzelba, to zawsze influence będzie. Naboje też są przydatne. O, amunicja dwa razy. Jedna strzelba. Dobra, najpierw skupmy się na lepszej broni. Idziemy do góry, może będzie u góry lepsza broń. Tu nie mamy nic. Posuwa. Tu mamy ostatnią. Dobra, dawaj broń. Nic nie ma. No dobra. To mamy chociaż amunicji zapas. Amunicji akurat trochę mało już mieliśmy. Więc jak najbardziej się przyda. Jak najbardziej. Rana tu mamy 7-6, czyli te weźmy, te wyrzućmy. Zarzućmy sobie ostatnie. I'll run this home. We'll be ready. We'll be ready, girl. We'll be ready for you. Dobra, śmigamy. Na lewo. Budka z hot dogami. Horda. To jest ta miejscóweczka, moi drodzy. Tu się będziemy przeprowadzać już. Teraz bym się tu najchętniej przeprowadził. Well, that's a few options at least. Might be more out there to look around. I'll think about it. Sure. Big decision, I get it. Just remember, Tree Fort. Jacob, ty z facetem tam się zabawiałeś. Co my tu mamy? Pokazywać mi. 12 osób potrzebne, 50 materiału. Zobaczcie, tu jest to miejsce od cholerki. Tu już możemy się przenieść. Tylko musieli wracać tam na misję. Zobaczcie, miejsca, że ho. Już możemy relocate. Nie! Nie! Za szybko! Co ja zrobiłem? No dobra, nic. Zaczynamy tutaj życie w takim razie. Wszystkich przeniosłem. A tu tyle roboty jeszcze jest. W tym naszym domku coś zostało?
Samochody zostały. Pick-upy. Ferry pick-up, czyli... No, nie trzeba w sumie tego brać samochodu. Ale tu trzeba wrócić. Misja tu z wojskiem. Tu z tym. Tu na szczęście mamy outpost, czyli tu będziemy mogli wyrzucać rzeczy, które zebraliśmy. Jak i też brać sobie czy to pożywienie, czy lekarstwa i broń, więc spoko. Ale no mały błąd, szkoda, że nie można mieć dwóch domów naraz. No ale dobra, zobaczmy, co my tutaj posiadamy. No zobaczcie, tu to można się rozwinąć. Trzeba naprawiać, jak najszybciej trzeba ponaprawiać te rzeczy, które tutaj mamy możliwość. To trwa tylko minutkę. Następnie, zobaczcie, mamy 4 aż pozycje samochodu. I możemy budować, zobaczcie, jak dużo fajnych rzeczy. Dlatego tu już wykorzystamy naszego garden. Kobietkę, ona chyba ma uprawę. Nie, kobietka ma workshop. Tutaj mamy gościa, to jest jego trzeciego odcinka, co 3 osoby zebraliśmy. Każda z nich ma jakąś umiejętność. Gościu tu będzie się nam opiekował ogrodem. Więc robimy ogród. Robimy. 12 osób. Ospania musimy zrobić, wiecie, trochę miejsca. Bo nie wiem, czy w środku, czy nie. To jest ograniczenie miejscowe. Mam pojęcia. Dobra. O, zobaczcie, co tu już można zrobić. Można powiększyć sobie. Try preserving. Aha, czyli racje lepsze dawać. Jakiś eksperyment, że mniej jedzenia zdawać sobie. A nie, przepraszam, można tutaj robić weka, wędzić. Super. Możemy jedzenie zbierać sobie. Warehouse. Tutaj nic rozszerzyć go nie możemy. Więc słabiusieńko. Chcielibyśmy go zniszczyć, ale też go zniszczyć nie możemy. Tu byśmy musieli nowo zrobić. Wieżę zrobimy. Tu w środku też miejsce będzie ograniczone, więc robimy do spania. Mamy jedne spanie. Tu zróbmy drugie. Następnie. Szybko, szybko. Ale co za odcinek. No jak się trafiło na sam koniec, no. Workshop. To. To. I don't want to panic you, but we may have a problem. Go on. I've been talking to some of the other survivors. Oh. A bunch of them are talking about some new disease that's been hitting their people. Medycynka. Yeah? Well, better stock up on meds. Robimy medycynkę. Dużo już nie możemy. Nic już więcej nie możemy zrobić, bo brakuje nam na przykład materiału. To podstawa. Zróbmy sobie szybki outpost. Ty jesteś zmęczona, więc wypadł z baru. Kto tu dobrze biega? I know you have a lot to do, but time's running short on some of this. Do what you can. Sam jest przyjacielem już, o. Przyjaciółko znaczy. Maję zostawmy na ten. Ed. Ed, biegnij. Co ty masz na sobie? Okej. Okay. Wejdźmy do budynku. Będzie oczyszczanie w następnym odcinku, więc robić teraz tego nie będziemy, moi. Ja wam bardzo dziękuję. Jeszcze tylko zróbmy obchód. Zobaczcie, lekko posprzątali. Tu są jakieś biura. Mamy nawet komputer. Tu jeden komputer leżący lub monitor. Mamy skrytkę naszą. Pastor czyta. Tutaj mamy jedną łóżeczko. Tu jakieś biuro może. Szafki do przebrania. Tutaj mamy kolejne dwa wyra. I ubikacje. Raczej wody chyba nie ma. Tu kolejne pomieszczenie jakieś jest. Tu jest właśnie robota. Tu budujemy coś. Tu mamy gigantyczną otwartą przestrzeń fajną. Tutaj mamy też już coś odbudowane, czyli nasz magazyn. Zobaczcie. Tu trzymamy nasze jedzenie, wodę, te kraty z materiałem i ze wszystkim. Super. Nawet mamy lodówkę, ale raczej nie działa. Nawet dwie lodówki. Fajna misówka, bardzo dużo o to chodzi. Będziemy musieli dojeżdżać teraz do tego pierwszego miejsca, no ale będzie trzeba to tak. No najpierw sobie oporządzimy tutaj to i w międzyczasie będziemy robić misję. Tu już nam, zobaczcie, długo będą roślinki rosły.
Tutaj mamy podstawową już wieżę strażniczą i tu mamy też coś. Dąbiaczki wokół. Sounds like there's some commotion out there. If you're hearing this, we could use some help. Sounds like they're in a bad spot. Might want to offer them a hand. If you want to ktoś check już out, pomocy znowu chce, no nowi. Nowe osoby. To tu są. Bardzo blisko. Tu blisko będziemy mieli do tych osób, ale też tutaj mamy włączone. Tutaj pomóc. Za szybko się wyrwaliśmy stąd. Stąd już... No lipa. Trochę czasu nam to zajmie, żeby to oczyścić. Ja myślę, że te wszystkie domki, bo to fajne bronie, może się znajdą, pistolety, amunicja i tak dalej, przeczyszczę sobie sam. A do was wrócę w następnym odcinku, kiedy to rozbudujemy sobie tą bazę i zrobimy tu outposty, żeby nasza mapka tutaj była jak najbardziej odkryta. Musimy wejść na wieżę przy hordzie, żeby zobaczyć co, gdzie jest. Tak więc ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek, jeśli wam się podobało. Podoba wam się ta seria, jak chcecie więcej odcinków, łapka, komentarz, subik, dzwoneczek, czego by tam jeszcze więcej YouTube nie wymyślił, to proponuję i proszę, żebyście to zrobili. Tak więc dziękuję wam za odcinek i widzimy się w następnym. Hejo!